You'll get a chance to listen to us in our native language. Now we're switching to Polish, więc witamy was wszystkich bardzo serdecznie. To wideo jest zdecydowanie zainspirowane kanałem Jeremy Fragrance, więc dziękujemy Jeremy. Za inspirację. Wiem, że też mówisz po polsku, więc dziękujemy za inspirację. Zdecydowanie od ciebie to wzięliśmy. I będziemy omawiać w tym wideo nasze trzy ulubione, moje trzy ulubione perfumy dla kobiet. I Monika moje powie o, dla mężczyzn. O swoich trzech ulubionych mężczyznach, dla mężczyznach, swoich trzech ulubionych zapachach dla mężczyzn, więc zrobimy intro, tak zwykle po angielsku. 3, 2, 1, let's do this! Mam na imię Monika i tutaj mamy angielski kanał o perfumach, ale właśnie założyłam kanał po polsku o perfumach, więc podlinkuję Wam go tutaj pod tym wideem, więc zapraszam gorąco, żebyście tam nas po prostu zasubskrybowali i będzie tam więcej filmików o perfumach po polsku, dla mężczyzn i dla kobiet, więc Polska. Dlatego też Polska. Polska, pierogi. O, ja cię uwielbiam pierogi. Aż teraz mi się chce pierogów. Dobra. Pójdziemy do polskiego sklepu. Mieszkamy w Anglii, jeśli oglądacie nas po raz pierwszy. Tak. I ja większość mojego życia żyję poza Polską, więc czasami trudniej mi się wyrażać, ale myślę, że to jest czasami śmieszne. Ja pamiętam, że ktoś cię zjechał w komentarzach, w ogóle ty nawet nie wiesz, jakieś hejty. Ja 2 lata pobyła w Londynie i zapomniała polskiego. Nie. Monika tutaj żyje większość swojego życia. Tak, I ze sobą, jak rozmawiamy, to używamy nieraz angielskich słów. Nie nieraz, tylko bardzo często. Dlatego nieraz, jak nie przychodzą najszybciej te polskie słowa dla ciebie. Ja nie mam z tym problemu. I to jest w ogóle jest nazwa na to, co się dzieje, jak się przenosisz do jakiegoś kraju pomiędzy 12 a 13 rokiem życia. To jest nazwa na to, angielska, nie wiem po polsku, że ani się nie mówi w tym języku, ani w tym. Czy coś takiego. Tak, ani w tym nie mówisz 100%, więc to jest trochę dziwne. Ale cóż, przejdźmy do perfum. To co? Ty zacznij czy ja zrobię wszystkie trzy dla kobiet i później nie, ty trzy? Na przemian? Nie, na przemian. Dobra. To będzie jeden z nich, to jest zdecydowanie Hypnotic Poison z Diora. Woda toaletowa to jest. Woda toaletowa, o dziękuję, że mi przypomniałaś, ja często zapominam mówić pełną nazwę. Bo woda perfumowana jest trochę inna. Nie mam takiej wprawy w mówieniu o perfumach dla kobiet, ale postaram się zrobić jak mogę. Po prostu to pachnie dla mnie jak osoba, z którą chcę być w długoterminowej relacji. Oczywiście to dla mnie to jest Monika, ale chodzi o to, że to pachnie tak jak kobieta, którą kocham, kobieta, z którą chcę być, do której chcę się przytulać, nie jak takie, jak taka kobieta na taka po prostu zabawna i taka wydaje się atrakcyjna, ale tak naprawdę nie chcesz z nią budować relacji, tylko to jest taka, to pachnie jak miłość, tak nas, nasz kolega to określił. Ja sobie tutaj psiknę, żeby na nowo tego doświadczyć. To jest taki trochę seksowny zapach, bym powiedziała. Tak, no zdecydowanie. Tak, ale seksowny na randkę może. Aha. Myślę, taka zapach waniliowy z różnymi tam przyprawami, bardzo interesujący i mroczny troszeczkę. Więc dziewczyny, jakby co, gorąco polecamy. Możecie sprawdzić linki pod spodem, wszystko jest na dole w opisie. Teraz twoja kolej. Teraz mój zapach, Dolce & Gabbana Light Blue Intense. To jest zapach taki naprawdę dla mnie trochę nostalgiczny, jest zapach to bardzo silny i na lato. Mi się kojarzy bardzo ten zapach z latem, może dlatego, że też była taka kampania reklamowa, że byli w wodzie i tak dalej, w ogóle super zdjęcia, ale ten zapach jest bardzo długotrwały, co nie jest częste w zapachach takich świeżych na lato. Super. Lato to przychodzi. Jest, tak. Jak czuję teraz to, lato przychodzi. No, świeży taki, tam chyba ma trochę patchouli też, patchoule, więc jest taki, że chcesz go więcej, a jak go masz przy nosie, po prostu wakacje. Przecież tak bardzo go nie lubiłem na początku, a teraz jak ty go tak dużo promujesz, tak dużo nie mówisz. Bo ja go uwielbiam. Ja no i teraz jak go czuję. Czasami sobie spróbuję go w pokoju, po prostu chcę go poczuć. I teraz jak go czuję w powietrzu, super, jeszcze ja się dzisiaj psiknąłem się, już nie będę mieszał, ale bomba. Ale jest naprawdę świetne. Okej, okay? Moja kolej? Twoja kolej. Prawdopodobnie ten bym stawił jako najlepszy, więc zostawię ten najlepszy dla mnie na koniec. Okay. Ale ten to jest wyższa półka cenowa wprawdzie, ale jest jakościowy, są to jakościowe perfumy. Wspaniały, delikatny, seksowny perfum dla kobiet. Navitus Parfums Idola. Chyba tak się mówi. Chyba, Idola bo Idola, jakkolwiek to się wymawia. Ale ten zapach też mi, za każdym razem jak go na sobie mam,
to dajesz mi komplementy, ale nawet nie wiesz, i nawet nie wiem, że to masz, no. No, to po prostu jesteś taki, co masz na sobie? Bardzo atrakcyjny zapach, chce mi się przytulić, kiedy go... Ale też jest taki romantyczny, bym powiedziała. Fajny ten, psikacz. Tak, psikacz. Jak to się mówi? Psikacz, nie wiem. Świetne. No, bardzo, bardzo polecam. Taki kwiatowy, róże tam są. Jest to zapach taki... Ja bym powiedziała, że to jest dziewczęcy dla mnie, ale właśnie dla facetów jest seksowny, więc to jest interesujące. Czyli powiedziałabyś, że raczej dla młodszych. Ja dla jakiego nie, nie, wieku? Nie dla młodszych, ale takich, że ja bym w ciągu dnia... Że go... bardzo dziewczęcy. Tak. Że okay, dziewczęcy. Myślałem, że odnosisz się do wieku. Nie, ale nie. Dobra. Nie. Więc dziewczyny, kobiety bardzo gorąco polecam. Jest bardzo kobiecy. Tak, bardzo kobiecy i nie dla młodej dziewczyny, tylko bym powiedziała, że tak uniwersalny jest. Aha, mogą młodsi, mogą troszkę bardziej dojrzałeś kobiety. Dobra, ja teraz... Ja cię zawsze coś upuszczam. Następny zapach to Club de Nuit Intense i to jest zapach klon Creed'a, Aventusa. I bardzo lubię ten zapach, nie tylko dlatego, że jest klonem, ale też dla mnie jest silniejszy niż Creed Aventus. Jest taki bardzo po prostu, jak go sprayujesz, to aż boli trochę nos. Jest bardzo mocny. Często mówisz sprayujesz zamiast psikasz. Psikasz. I bym powiedziała, że to jest zapach taki dla kogoś, kto chce pachnieć tak jak jakiś właśnie, nie wiem, jak masz jakąś firmę na przykład, czy... Człowiek sukcesu. To jest bardzo silny, męski zapach. Bardzo mocny. Taki jest. Mega alfa, więc jeśli szukacie takiego zapachu, to możecie sobie go sprawić i naprawdę no, dla mnie jest... Creed Aventus jest właśnie bardziej naturalnym zapachem, ale ten jest o tyle tańszy, bardzo podobny zapach i podoba mi się ta trochę taka chemiczność. Po prostu akurat w tym zapachu to działa, moim zdaniem. Więc Club bardzo atrakcyjny i będziesz, jeśli jesteś facetem, jest bardzo taki męski, raczej alfa, facet alfa, rodzaj zapachu i będziesz na pewno dostała komplementy. To jest... Po angielsku mówiąc no-brainer. Tak. I numer jeden, mogę tak? Tak, do kolejnego. Możesz. Numer jeden zdecydowanie dla mnie, mój ulubiony zapach dla kobiet to Chanel Eau Tendre. Good, Chance. Dobrze? Jeszcze. Tam jest druga. Chance, bo pierwsze co było. Chanel Eau Tendre. Woda toaletowa. Dużo na. Wspaniały, dlatego ja mam bardzo dużo wspomnień z tym zapachem, to jest... bo to Monika nosiła, kiedy się poznawaliśmy. Non-stop. Dużo electricity in the air. Bardzo, bardzo mi się kojarzy z tamtym czasem. Myślę sobie o tym zapachu. Bardzo atrakcyjna kobieta. Delikatna, pewna siebie zarazem. Delikatna, ale pewna siebie. Nie taka krzykliwa, tylko opanowana. Waży słowa i właśnie jest, ale za to jej słowa mają wpływ i znaczenie, bo nie papla za dużo. Czyli dokładnie tak jak Monisia. No. Ten zapach jest uniwersalnie lubiany bardzo przez mężczyzn i uważany za seksowny, a dla mnie właśnie to jest zapach taki dziewczęcy. Znowu. Tak, więc to jest coś podobnego. Więc nie zawsze zapachy seksowne to są tylko takie ciężkie właśnie dla mężczyzn, tylko poznajemy to, że właśnie takie zapachy też są seksowne dla mężczyzn. Tak, no to jest, mówię też ze swojego gustu, ale myślę, że jakąś tak, sporą część... Tak, ale nie część... słyszałam bardzo dużo właśnie facetów, bardzo lubi te perfumy. Więc dziewczyny, kobiety, więc, polecamy. Polecamy. Następny zapach to mój pierwszy, mój najbardziej ulubiony, to jest Creed Royal Oud. Ten zapach wolę od Aventusa na przykład. Jest to zapach luksusu dla mnie. Kogoś, kto ma po prostu dużo kasy, lubi ładnie pachnieć, ale nie pachnie tak, wszyscy tak pachną. Tylko to jest ktoś, kto właśnie zna swoją wartość, jest to zapach taki opisujesz trochę... mnie, słyszę, jakbyś mnie opisywała. Ma dużo kasy, zna swoją wartość. Ma tak... No, jest to zapach taki też trochę ponadczasowy. Nie jest, bym powiedziała, że troszeczkę jest taki, że jesteś starszy. Tak, może? Ja trochę bardziej, ja właśnie taki, teraz go poczułem, jest trochę bardziej ale dojrzały. Ale nie starszy, że jesteś wiekiem, tylko starszy tym, co przeżyłeś, jak się zachowujesz, taką mam po prostu, takie w głowie mam. Myślę, że ciekawie to opisujesz, myślę, że to się zgadza.
Jest tam bardzo dużo drzewa, drzewnych nut. Nie jest to koniecznie zapach dla 15-latka. Nie. Jest tam też dużo przypraw, jest to bardzo taki aromatyczny zapach dla mężczyzn i też jest bardzo męski, bym powiedziała. Mm. Jakie są twoje, jeśli jesteś kobietą, jakie są twoje ulubione zapachy, które lubisz czuć na mężczyźnie? Jeśli jesteś mężczyzną, jakie są twoje ulubione, które lubisz czuć na kobiecie? Zostawcie komentarze pod spodem i koniecznie sprawdźcie Moniki polski kanał. Tak. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wideo się podobało. I zasubskrybujcie oczywiście i do tego, i do polskiego. I do zobaczenia w następnym wideo. Bye. Dlaczego to zrobiłem? Ty tak robisz. Ja robię, tak robię. Ja robię tak. Cześć.